Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie przedstawić nasze dwie publikacje. Pierwszą publikacją jest przewodnik po historii Polski. To jest wspólna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej. Na tych 116 stronach jest 1050 lat historii naszego kraju. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Ważne spotkanie, prezentacja publikacji bardzo ważnych, które będą dane w ręce i tych, którzy będą przychodzić, a także tych, którzy będą gościć naszą młodzież. Bo przecież przyjdą przedstawiciele różnych państw, społeczeństw, które pewnie nic nie wiedzą o Polsce. Więc to jest wielka promocja, za tą promocją na pewno pójdą kontakty również, jeśli chodzi o władze państwowe i kontakty ekonomiczne, polityczne. W każdym razie i Kościół, i państwo zrozumieli wielką wagę i ważność takiego spotkania w Polsce i to w tym czasie. Zależy nam na tym, żeby dotrzeć z przekazem o Polsce, o prawdzie na temat choćby naszej historii do jak największej ilości osób. Ona ma trafić do tych wszystkich młodych ludzi i każdy w swoim języku otrzyma informacje. I tu jest, drodzy Państwo, wszystko. Te wszystkie rzeczy, które powinny być poznane przez osoby, które odwiedzają nasz kraj. Mówiąc o historii, inwestujemy w przyszłość. Inwestujemy w dobrą opinię o Polsce wśród tych młodych ludzi, którzy odwiedzą nasz kraj, a którzy w przyszłości będą bardzo ważnymi osobami. Nasi goście wrócą do swoich krajów w Europie, w Ameryce, w Afryce i będą po prostu o Polsce opowiadać, będą mieli ku temu narzędzia.